Siemano widzowie, witamy was bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku robimy tą serię, którą już robiliśmy poprzednio. I polega ona na tym, że ja daję Ewelinie 8 zdjęć. I ja również daję Rafałowi 8 i tym razem się postarałam i są naprawdę trudne. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić właśnie kolejny odcinek, ale tylko i wyłącznie na pustynnym biomie. Oczywiście musicie zostawić 5000 łap. No i oczywiście subskrybujcie kanał, bo lecimy po 300 tysięcy subów. No i wpisujcie kod w sklepie Ewela. Tak, ostatnio pierwsze 4 zdjęcia są za 1 punkt i kolejne 4 za 2 punkty. I ja też znowu chcę dzisiaj zacząć, dobra? Okej. Także mamy takie zdjęcie, mamy zdjęcie na pustyni, kaktusy i myślałam, że wiem, gdzie to jest, ale nie, będziemy musieli tego poszukać. Czas jeszcze stop, dopiero powiem start, dobra? Bo na każde odszukanie mamy 2 minuty. To już czas leci, 3, 2, 1, start, odpalamy licznik. Lecimy, tam gdzie sobie zaznaczyłam, to gdzieś będzie tam, bo to jest, jak widzicie na zdjęciu, połączenie pustyni razem z zielonym i nie wiem dokładnie, w którym to miejscu jest, także mam nadzieję, że zdążę. Słuchajcie, możemy sobie wprowadzić taką nowość do tego odcinka, że można użyć sobie taką kartę podpowiedzi, ok? Także Ewela będzie mogła raz jakby odebrać taką kartę ode mnie, że będę mógł jej podpowiedzieć i ja będę mógł od Eweli, dobra? Tak zrobimy, dobra, Ewela? Tylko raz? Tylko raz, tylko i wyłącznie raz. I to będzie dosyć duża podpowiedź. Także Ewela, zaznacz, w które miejsce dokładnie lecimy. Gdzieś tam, nie wiem, czy dokładnie tam. Ta druga jest taka daleka. Mi tu zajście do tego zajmie 4 wieki. I czy to jest gdzieś tutaj? A to już korzystasz z karty podpowiedzi? Nie, dobra! I tutaj zaznaczyłam idealnie, także mamy jeden punkcik, to jest to? Tak, to jest to. Zdjęcie jest robione tutaj, ale tak szczerze szłam trochę ciemno. Lecimy teraz z moim zdjęciem i tutaj wam się wyświetla teraz zdjęcie i powiem wam, Ewela, czy ty jesteś niepoważna w tej chwili? Słuchajcie, jeśli chodzi o to, to wydaje mi się, że w tym małym oknie widać tam trochę liści, więc będzie to gdzieś przy Johnsonowie czy coś takiego. W sensie przy Johnsonowie albo przy prawej stronie mapy. Ewela, wsiadaj do samochodu, u mnie pojedziemy samochodem tym razem. Także lecimy i to może być gdzieś na przykład tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu. Zobaczmy, czy tutaj coś widać. Właśnie muszę też patrzeć, jak jadę. Dobra, na razie lecimy w tamto miejsce. No będzie dzisiaj ciężko. Ja tak szczerze. No nie wiem, jak ta miejscówka się nazywa, ale ci. Pierwszy domek, który tu widzę, nie mam zielonego pojęcia tak szczerze, gdzie to może być, ale pierwszy co, no to to jest to, ale no tutaj nie ma tych krat tak jakby w oknie. Gdzie będą kraty w oknie? Gdzie mogą być kraty w oknie? Powiem wam szczerze, że to jest mega, mega ciężkie. Napiszcie w komentarzu, czy wy wiecie. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, mamy drewniany dom i tak jeszcze się domyślam, że takie domki z tymi kratami mogą być gdzieś tu na dole mapy jednak, no bo jeśli chodzi o to miejsce obok, no to tu raczej mamy wszystko takie nawiązujące do fundamentów, w sensie wszystko jest takie, no wiecie, takie fundamentowe. Ewela mi mówi, że ja już przegrałem, ale chyba jeszcze mam trochę czasu, mi się wydaje, że musimy odpalać sobie stopper. Ja będę teraz stopper odpalać i będziemy sobie sprawdzać. Dobra, no mimo wszystko podchodzę do tego i Ewela, uważam, że jest to gdzieś tutaj, ale gdzie? Nie wiem. To nie jest tutaj. Powiem ci miejscówkę, dobra? Na jakie to jest miejscówce? To jest na miejscówce, gdzie jest bardzo, bardzo dużo drewna. Co ty gadasz? To jest gdzieś tu? Także to zdjęcie było dokładnie zrobione tutaj. Ale mega ciężkie jak na początek. Jestem ciekaw kolejnych. Mamy kolejne zdjęcia. Proszę, czas start, Rafa. Także 3, 2, 1, go. I ja muszę sobie tylko zaznaczyć, gdzie jest, w którym miejsce muszę jechać i muszę gdzieś jechać, powiedzmy tutaj. To jest u góry gdzieś. Tu chyba, dobra. Tak mi się wydaje. Idziemy tam. Ja, wiecie, nie wiedziałam, w którą stronę jechać, także tam gdzieś w okolicy. Wiem, że to jest ten kamień nasz u góry, także to jest gdzieś tutaj na górce koło tego naszego kamienia. Widać ten wąwóz, także jak wystarczy czasu, wygramy tą rundę, a jak nie, no to będzie wtopa. Mam nadzieję, że Rafał mu nie dał tutaj takich trudnych jak jemu, bo ja tutaj w tym odcinku trochę zaszalałam, że tak powiem. Ewela, zostało ci 15 sekund. 15 sekund około. No, teraz jakieś 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6. A to jest tutaj. Ja myślałam, że to jest w ogóle inna górka, a to jest ten kamper koło naszego domku. Czyli jesteś pewna, że to jest to? Tak, to jest tutaj to miejsce. I to nie jest to. Nie no, żartuję, to jest to. Gratulacje. Drugie zdjęcie, mamy tutaj czerwony most, mamy jakąś taką kartę. Pierwszy raz w ogóle coś takiego widzę, nie wiem co to, jakiś plakat czy coś w tym stylu. No czerwony most jedynie kojarzy mi się dokładnie z tym miejscem, tylko czy to jest na pewno to? Nie wiem. Wrócimy do centrum i polecimy sobie po prostu na ten most. Wydaje mi się, że to jest na tym moście, ale muszę znaleźć ten plakat. To jest... coś to muszę zrobić. To ja już tutaj mogę trochę zdradzić, że tak, to jest ten most, ale to nie wystarczy znaleźć most, tylko tak jak powiedziałeś właśnie, ten plakat, tą karteczkę. Że muszę znaleźć miejsce, tak? No dobra. Okej, okay, mamy tutaj ten most i teraz pytanie, gdzie jest ta karta? Mam nadzieję, że mi tam czasu wystarczy. Tu nie ma nic takiego, tutaj tak samo. I gdzie to jest? To jest chyba gdzieś na dole. I to jest dół mostu? Jest tam coś takiego w ogóle? Tak, to będzie na dole mostu. O, to jest tutaj. To jest tutaj, to są te śmieci. Tak. Dobra, mamy punkcik. Rafa, czyś ty zwariował. A dobra, to jest
już widać tego gościa. Widać jakiś las. Ewela, czas start. To jest przy jakiejś wodzie. Lecimy tutaj, gdzie zaznaczyłam. Tam, gdzie zaznaczyłam, to będzie gdzieś w tamtym miejscu. Mamy spajderki, także czas się odlicza. Mam nadzieję, że to jest to miejsce. Nic innego mi tutaj nie przychodzi do głowy. Widać tam z tyłu właśnie tego gościa takiego wielkiego. No Ewela, ja już tu jestem, prawie. O, to dobrze wiedzieć. Pójdę za tobą po prostu. A ja ci mogę podpowiedzieć od razu, że to jest złe miejsce. Czyli, ale tam jest gdzieś las w tle. Ja po prostu muszę tutaj gdzieś iść, tam gdzie jest jakiś las. Gdzie tutaj może być jeszcze jakiś las? A, to jest gdzieś może tutaj. Nie, bo to jest przy rzece. Ej, chyba mi braknie czasu. Ej, nie, tu chyba stracę teraz niestety punkta. Gdzie to zdjęcie zrobiłeś? Ty tam, gdzie pływasz? Nie, nie sugeruj się tym, gdzie ja jestem, bo ja po prostu sobie latam po mapie. Dobra, Ewela, czas minął. Czas, stop. Chcesz znaleźć lokację? No chcę. No to Ewela, słuchaj, lokacja jest bardzo prosta. Lokacja jest bardzo blisko tego, co miałaś na pierwszym, czyli bardzo blisko tych kaktusów. I jakbyś popatrzyła się na wodę, która płynie, to tam powinna być taka łódka. Zaraz ci ją pokażę. I ta łódka jest dokładnie zlokalizowana w tym miejscu. Także łódkę można znaleźć w tym miejscu. I jest to zaraz przy tym, co miała Ewela wcześniej. I tam, jak się wyjdzie trochę wyżej oczywiście, to tam później jest las i widać tego ziomeczka. Także to jest to miejsce. I jak możecie zobaczyć, wyglądamy troszeczkę inaczej, ponieważ nagrywamy to na drugi dzień. I tutaj macie teraz moje trzecie zdjęcie, z tego co widzę. I z tego co widzę, mamy tutaj grilla, dwa busy i chyba wiem, gdzie to jest. Chyba jesteśmy bardzo blisko tego, więc Ewela, zapraszam za mną. I tych kamperów jest trochę na mapie. Na pewno to jest kamper, który jest przy zielonym terenie. Tu są pierwsze kampery, ale to nie są te kolory. Kolejne kampery są bodajże tam, ale to chyba też nie są te kolory, z tego co widzę, bo to jest różowy oraz biały. Chociaż, czekajcie, różowy? Aha, nie. To one nie stoją koło siebie. Czekajcie, tu jest grill. Jest grill, ale to nie są te, także gdzie tu jeszcze są kampery? Tu na dole jest na pewno duży i tutaj kolejne są kampery, z tego co wiem. I wydaje mi się, że to jest dokładnie w tym miejscu, ale jeszcze nie mówię ostatniego słowa, bo tu są jeszcze jakieś inne przedmioty, ale jest grill po lewej i jest różowy bus. Brawo, punkty dla Rafy. Przechodzimy do czwartego zdjęcia i ja tutaj na takim zdjęciu mam jakiś trójkąt i jakieś trzy drogi, które się łączą. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest, więc nie będę tutaj może myślała, tylko korzystam z karty. Korzystasz z karty podpowiedzi, tak? Tak. Słuchajcie, no to karta podpowiedzi jest taka, że widać to na mapie. Widać tą drogę, to załóżmy takie skrzyżowanie dróg na mapie. Przecież to było i... Czekaj, jeszcze czekaj, bo to nie wiadomo. Popatrz, ile tego jest na mapie, bo jest kilka. Nie, no żartuję, nie jest kilka, ale ogółem, jeśli Ewela źle odpowie, to wtedy ma punkty minusowe. Minus jeden punkt. Taka jest zasada tej karty. Żałuję, że ja tego użyłam, bo przecież na mapie widać gołym okiem i mogłam sobie na mapkę wejść i zobaczyć, a nie korzystać z podpowiedzi. No ja już jestem tutaj. Ewela? Gdzie ty jest? O, Ewela jeszcze tam gdzieś daleko. Ale tu zaznaczyłaś. Chodzi ci dokładnie o to, tak? Tak. Mi jakieś spajderki nie działają. Dobra, lecę już tam. Dobra, i mamy już tutaj odpowiedź, że to jest to. I teraz żałuję podwójnie, że to wykorzystałam. Ale przynajmniej punkty są na moim koncie. Okej, następne co mam, to jest tutaj jakiś pojemnik, latarnia, budynek i most. Taki most bodajże jest gdzieś tutaj, takiego koloru, ten albo ten. Jeśli chodzi o te mosty, no to raczej... Ty, ale one też mogą być, to mogą być wszystkie te mosty tak naprawdę. Ale najbardziej mi się wydaje, bo zielony teren, no to ten, ten, ten na pewno nie. I to są... No i jeszcze tutaj jest jeden, dobra. Czyli lecimy po kolei po prostu i sprawdzimy. Także uwaga, raz, dwa. To jest jeszcze w miarę proste. Pamiętajcie, że coraz trudniejsze będą te rzeczy. A czasu mamy tylko 2 minuty na odpowiedź. Więc mam nadzieję, że to jest gdzieś jednak tam. A wiesz, jaki kolor ma ten domek? Czy się domyślasz? No, wydaje mi się, że to jest... Po prostu brązowy domek, zwykły taki drewniany przy wodzie, ale nie wiem, co tam może być dalej, w sensie zobaczcie, teraz tutaj mamy jeszcze małą zmianę, ponieważ tutaj mamy tą dziurę, ona mnie może też troszkę mi zepsuć, bo te zdjęcia były robione przed tą miejscówką, ale to jest ten most, na to wygląda, bo jest tego koloru i to będzie ten czerwony budynek drewniany, ale wejdę tam, sprawdzę, zobaczymy, czy wszystko tak wygląda, jest grill, jest tu, tak, jest, są tu śmieci, jest to, to i to, jest wszystko, także brawo, mamy. Brawo, punkt dla ciebie. Ja już tutaj sobie odpaliłam chwilkę wcześniej moje zdjęcie. I ja w ogóle, czekajcie, ja w ogóle nie wiem, gdzie to w ogóle jest, czekajcie. Tam widać jakąś latarnię. Gdzie tu jest na mapie jakaś latarnia? Ja w ogóle żadnej latarni nie widziałam. Rafa, czy dobrze ja mówię, że to jest będzie gdzieś tutaj? Nie wiem, Ewelina, już nie masz karty, już nie masz karty podpowiedzi, więc dawaj, dawaj, bo czas leci. Przyjrzyj się, co tam jest, czego tam jest dużo, Ewela. Krzaków. I co to może być, jak myślisz, co to może być? To jest tutaj
tutaj, proszę państwa. Czyli dobra, myślałam, że tego zakrzyżenia nie odgadnę, ale ja w ogóle pierwszy raz widzę tą miejscówkę. Mamy tutaj, to jest razem z tym traktorekiem, tutaj widać trochę tego traktorka, tutaj od dołu, niestety ja tego nie zobaczę, bo to właśnie z drona lepiej widać, ale kolejny punkt dla mnie. Także Ewela dobrze odpowiedziała, ja już odpalam sobie kolejne zdjęcie i kolejne zdjęcie, które tutaj mam do odgadnięcia. Jest to bardzo podobne zdjęcie do tego, co ja miałem. I to jest przy jakiejś chacie, przy wodzie, tylko nie wiadomo, czy to jest przy rzece, czy nad morzem, więc wracamy sobie szybko do centrum i polecimy sobie na wyspę południową i na południowej wyspie to gdzieś powinno być. Tylko gdzie to jest? To jest przy jakimś domku, jest domek, jest klif. To może być ten domek w sumie, tak mi się wydaje, ale no nie wiem. I to może być po prostu, albo to jest rzeka. Czekajcie, jakby to tutaj, czy są tu jeszcze jakieś domki przy dobra, chociaż nie, czekajcie. No ciężkie, Ewela dała tym razem bardzo ciężkie. To jest na pewno przy jakimś brązowym budynku. O, dobra, chyba wydaje mi się, że wiem. Chociaż nie, może to jest gdzieś tutaj przy UR. To, nie, to na pewno nie jest to. Taki dom, no taki dom jest jeszcze tutaj, nie? W sensie z takich desek jest zrobiony, więc lećmy może sobie tutaj dokładnie. Zegar chyba cyka. Także uwaga, być może to będzie tu. No wygląda na to, że to nie jest tutaj, bo nie ma tej łódki. Chyba, że to jest ta łódka? Nie, to też nie jest ta łódka. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie to jest. W sensie to może być gdzieś tak naprawdę, jeszcze tak strzelę tylko. To jest gdzieś tu. No to Ewela, prowadź, pokaż mi, gdzie to jest. Ja tracę punkty, bo prawdopodobnie czas już minął. Także lecimy w to miejsce. Proszę za mną, proszę za mną. Tak, czyli wygląda na to, że dobrze strzeliłem. To jest dokładnie to miejsce tutaj. Teraz ja mam takie zdjęcie i mam taką wieżę. Ja kiedyś byłam gdzieś koło tej wieży. To jest jakaś baza w lesie i tam widać w tle tą właśnie pustynię. Czy ja mogę tutaj minimapką się wspomóc? Tak, oczywiście, tylko wieży nie widać, nie? W sensie widać ją tak płasko, nie widać, że to jest wieża akurat. Ej, czy to jest to? Czy ja dobrze pokazuję? Tak, to jest chyba to. Dobra, no to lecie, Wela. Czy my jesteśmy dobra? Ja już się tutaj zbliżam, ale z tego co widzę, nie, to jest domek. Gdzie to jest gdzieś po tamtej drugiej stronie pewnie. To jest domek jakiś, ja myślałam, że to jest ta wieżyczka. Chciałbym ci powiedzieć, no ale jednak no nie mogę. Wykorzystałaś kartę. Czekaj, 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 bo to musi tu gdzieś być widać, to po drugiej stronie, to jest tam koło John Cena gdzieś, co? No nie, nie. Dobra, Ewela, czas minął. Możesz popatrzeć do mnie na ekran, jak to wygląda. Jedziemy dokładnie w to miejsce. To miejsce jest tutaj. Ty tutaj byłaś już nieraz, więc lecę wam widzowie jeszcze pokazać, gdzie to jest. To jest wieżyczka na samym środku. Czyli myślałam, że już cię dogoniłam i znowu jestem z tyłu. Także to jest dokładnie w tym miejscu, tylko no po prostu inny kadr. Także to jest ta wieża. No trudno. Ja mam kolejne zdjęcie i to jest zdjęcie kolorowe i to jest zdjęcie zrobione albo na kinie, albo na tej miejscówce tutaj na dole. Czyli albo to jest to, albo to jest to. Lecę dokładnie w to miejsce i wydaje mi się, że to będzie gdzieś tutaj jednak. Raczej to nie będzie na kinie, dlatego że tu mamy sklep, ale sklep na kinie też może być. Ale czekajcie, tam widać kawałek tego lodzika i tam widać żółtą ścianę i tu jest taka posadzka i to znaczy, że to jest dokładnie w tym miejscu. To już dwa punkty dla ciebie, bo zostały dwa zdjęcia. Ja mam takie zdjęcie i ja bym totalnie nie wiedziała, gdzie to jest, ale wiem dlatego, że Rafał kiedyś chciał coś takiego zrobić. Tak mi się wydaje, że wiem. Ja bym powiedziała, że to jest kiedyś ta taka miejscówka, pizzeria była na czym? To jakie to miejscówce była? Wiesz co, chyba nie było nigdy pizzerii wcześniej. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy była kiedyś pizzeria. Wydaje mi się, że nie. Ale teraz chyba ta miejscówka jest na Tilted Towers, chociaż do Tiltedów mi to w ogóle nie pasuje, ale lecimy tam i postaramy się ją znaleźć. Tak mi się wydaje, że jak byłam ostatnio na Tilted, to widziałam. Tak, dobra, nawet tutaj na samym wejściu mamy ten znak. Także punkcik, dwa punkciki dla mnie. No, szczerze myślałem, że Eweli to sprawi trudność, ale rzeczywiście. Jakbym nie przykuła kiedyś uwagi do tego, że to jest tutaj, przez to, że ty chciałeś to sobie zrobić. Dlatego wiedziałam, że to jest, wiesz, na Tiltedach. Dobra, lecimy z kolejnym zdjęciem i to jest zdjęcie bodajże przedostatnie. I wiem, gdzie to jest. Widać grotto, w sensie nową grotę. I to jest, no, polećmy tam po prostu. I tu jest ten pień otwarty, to jest związane z zadaniami. Ja tego chyba nie zrobiłem jeszcze. Lecimy na wyspę północną, dokładnie tu. I polecimy sobie na dwie górki, bo to może być na dwóch górkach. Pierwsza górka jest... Ojejku, trochę mi to potrwa. Ale to może być, widzowie, w tym miejscu, albo to może być gdzieś... A nie, to chyba będzie tutaj. Teraz to zobaczymy. Ale nie, jeszcze jest jedna lokacja. Tutaj chyba gdzieś coś takiego też jest. Także to może być tu, albo to może być tu. Skąd ty tak mapę znasz? Także lecimy dokładnie w to miejsce. Ewela tu się chyba przyznała tym, co powiedziała. Skąd ty tak mapę znasz? To wygląda na to, że chyba wiem, gdzie to... W sensie chyba to jest prawda, że to jest dokładnie tutaj, ale to może się okazać fejkiem. No, czy to jest to? Ej, to by musiało być tak widać. No to nie jest to chyba. To nie jest to. Także jest jeszcze druga opcja, ale nie wiem, czy zdążę tam przejść. Tu gdzieś na dole chyba. O, właśnie. To jest chyba to. Dobra, stawiam, że to, bo nie wiem, ile mam czasu. Tak.
to jest to. I mamy tutaj ostatnie zdjęcie i ja sobie zrobię telegrafał, czyli wyjdę sobie tutaj, wrócę do centrum i lecimy gdzieś tutaj na północnej. To jest na jakiejś górce. Ja tutaj byłam, pamiętam, że byłam, ale tak do końca nie wiem, gdzie to jest, ale za chwilkę to znajdziemy, spokojnie. Rafał tutaj, wydaje mi się, że on specjalnie będzie krążył koło tego. To jest jakiś wiatraczek. Czy Ewelia, masz problem ze znalezieniem tego? No bo takich, tych kopułek takich to jest dużo na mapie, ale mam jeszcze czas. Myślałam, że to może będzie gdzieś tutaj, ale to nie jest tutaj. Co ty się śmiejesz ze mnie? A, tak się podśmiechuję trochę. Aha, bo to jest od przodu i tak z takiej perspektywy zrobione, że tego drugiego nie widać, czyli to jest ta miejscówka. Nie wiem, niepotrzebnie się uśmiechnąłem. Bo to od dołu tak, jak się jest tutaj tym gostkiem w Fortnite, to tego tak nie widać, a tak to z drona możesz fajnie zrobić to zdjęcie, ale tak, tak, dobra, to jest to miejsce. Dokładnie tak, Ewela, to jest to miejsce, także 2 punkty dla ciebie. Przechodzimy do mojego ostatniego zdjęcia. Ja tutaj widzę jakąś kaczkę. Ja w życiu tej kaczki nie widziałem, ale gdzieś to jest przy... Nie widziałeś jej? Nie widziałem tej kaczki, nie mam pojęcia, ale to gdzieś jest tutaj blisko. To może być, czekajcie, to może być albo tu na dole i to może być widoczne gdzieś tu. Tam jest to jakby taki spad od góry. Ej, to jest to, czy... Tak. Ja nie miałem zielonego pojęcia, że to tutaj jest, tylko tak mi się skojarzyła ta górka tam w tle. Cheaty! I mamy 2 punkty i tak jest.